Panie Tomaszu, gdy ostatnio się widzieliśmy, to była premiera Akademii Pana Kleksa. Wtedy pan mi mówił o austro-węgierskim zaroście. Dzisiaj po nim nie ma śladu. Tak. Dzisiaj promujemy na festiwalu w Gdyni film Kulej, dwie strony medalu. I pytanie, czy do tej roli były potrzebne jakieś specjalne, nie tylko zewnętrzne, przygotowania? Raczej nie, bo postać jest fikcyjna. To jest zlepek różnych... Było kilku takich zapewne facetów w mundurach, którzy utrudniali pułkowników. Życie. Pułkowników, pewnie jakichś poruczników, majorów i tak dalej. Więc czasami robi się taki zabieg, żeby nie obciążać percepcji widza i żeby nie było takiego zamieszania. Boże, a co z tym facetem, co było ostatnio? I gdybyśmy pokazali na przykład 6-7 aktorów, którzy grają pod podobną rolę, i może byłoby to bliższe prawdy, ale dla samego produktu filmowego byłoby to bardzo, bardzo złe. Więc oczywiście tutaj miałem pewną dowolność, ale też bardzo konkretny pomysł na rolę miał Ksawery Żuławski i świetnie to prowadził. I każdy aktor gdzieś instynktownie czuje, kiedy reżyser od niego wymaga rzeczy, które są jakieś takie nowe, świeże, co zresztą się doskonale sprawdziło, bo tutaj w zasadzie każdy, kto mnie zaczepia, to mówi, nie znałem ci takiego, to jest coś nowego zupełnie. Więc ja a to się fajne po tylu rolach, żeby tak usłyszeć. Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo takie odświeżające, bardzo, bardzo ciekawe i takie, no nie wiem, no, dające nadzieję, nie? Że człowiek się nie będzie kserował sam siebie. Nie? Nie da się ukryć po tym niezwykłym wietrze, że jesteśmy w Gdyni i też nie da się ukryć, że... To jezioro z tyłu jeszcze... jeszcze stoi. I nie da się ukryć, że każda rola musi mieć jakiś swój początek. Zastanawiałem się, czy to jest tak, że w pana przypadku Ksawery po prostu dzwonił i mówi, weź mi Tomeczku, to zagraj, czy jednak trzeba było przejść jakiś casting? Castingu żadnego nie było. Tak by się pojawił nawet artykuł, że nasz Polaka gdzieś przyszedł na casting. Nie, ale to nieprawda. Nie było castingu, natomiast jest tak, że od Bogów, który był dla mnie takim absolutnym przełomem gdzieś w życiu, ja bardzo wiele zrozumiałem i sobie uświadomiłem. Gdzieś w ogóle ten dom produkcyjny, Watch Out, jest dla mnie, jest czymś bardzo dla mnie bliskim. I jest tak, że kiedy po Bogach powstawała sztuka Kochanie, no to było absolutnie bezdyskusyjne. Wtedy jeszcze Piotrek mówi, słuchaj, mam taki mały smaczek, żebyś był tam, wiesz, w sztuce Kochania. Więc jak kolejna, nie zagrałem w tym filmie szachowym, Ukryta Prawda, ale tam w wyniku po prostu byłem na innych planach. Natomiast, żeby już nie powtórzyć tego błędu, jak tylko było wiadomo, że będziemy ruszali z Kulejem, to dostałem informację, Tomek na stówę, musimy znowu się spotkać. Bukuj razem to. Pracować, kujemy to tak, bukuj termin. I tak było, no, nie mogłem się doczekać, czekałem i zawsze w agencji wiedzą, że ja mówię, słuchajcie, tam jest jesień, to jest Watch Out, także jesteśmy, wiesz, wolni, zajęci, więc zawsze z nimi bardzo chętnie. Mhm. Watch Out faktycznie to przez wiele lat był też Piotr Woźniak-Starak, wspominacie go czasem, to jest trochę inna praca? Oczywiście, że cały czas go wspominamy, bo to jest nawet ten film, przecież to był początek, to jeszcze Piotrek przy tym uczestniczył. Przy Kuleju. Przy Kuleju, więc tak, jak najbardziej, on jest obecny i jego duch gdzieś krąży między nami, to wszystko trwa, gdzieś jest jakby, wiem, że Krzysiek Terej stara się zgodnie z tą jego ideą, zgodnie z jego duchem po prostu prowadzić tą firmę dalej, no i w mojej ocenie 100% tak. Zwracał się do pana w jakiś specyficzny sposób? W sensie? Nie wiem, Tomeczku, albo na panach to się różnie mówi. Na planach to się różnie mówi, są pewne też ksywki. Pytasz o Piotrka. Tak. Tomula. Tomula, no właśnie, Tomula, bo też wiem, że Piotrek mi do każdej osoby doposyłał osobę. Tomula dajesz tam, Tomula co jest? Czytałem jedną z recenzji dotyczącą filmu Kulej, dwie strony medalu. Karolina Korwin-Piotrowska powiedziała bardzo wiele dobrych słów na jego temat, że kino rozrywkowe, ale jakościowe, bardzo dobre, też potrzebne polskiemu widzowi, jest pewna, że widz polski za tym pójdzie, gdy premiera ogólnopolska się wydarzy, ale też fajne wrzuciła zdanie, z którym się zgadzam, że jednak to jest takie kino, które nie jest do końca festiwalowe, jest to film, który nie może liczyć na nagrodę. Zgadza się pan z tym? Jesteśmy w Gdyni na festiwalu i nagrody przed nami. Jest tak, że nauczyłem się i to może już jest, nie wiem, kwestia jakiejś praktyki, doświadczenia. Dwie dekady temu tu była premiera Skazanego na bluesa, dekady temu Bogowie, no i tak w międzyczasie oczywiście też przyjeżdżałem z innymi tytułami i tak sobie myślę, to zawsze jest taka sytuacja, w której no, jest zawsze jakieś jury, ono jest inne i oni mają różne swoje decyzje i są takie chwile, kiedy na przykład, nie wiem, robimy Zakopiańskich Dżentelmenów i każdy ma poczucie, że jest to bardzo solidna robota, zanurzona w epoce i to była gigantyczna praca Emilki Krakowskiej, na przykład jeśli chodzi o kostiumy, gigantyczna praca scenografów, nie, no i ten film się na przykład nie zakwalifikował, więc było takie, ale dlaczego? Przecież ludzie bardzo ciężko, uczciwie pracowali. Więc tak no, mam już raczej w głowie po tych wszystkich takich tego typu na przykład zawieszaniach, że absolutnie się nie bawię ani w typowanie, ani
Karolina jest krytykiem, więc ona ma pewnie większy research. Ja na przykład tutaj jestem od początku festiwalu, ale... I ile filmów się udało obejrzeć? Kuleja. Ale dzisiaj kończę całą tą trajektorię promocyjną, więc o 16.15 idę na utratę równowagi. Super. I to będzie mój drugi film. Ale w związku z tym, przez sam fakt takiej, a nie innej sytuacji, ja po prostu też nie mam żadnego researchu, więc oczywiście, jeżeli film będzie nagrodzony, to się będę bardzo cieszył. Dla nas, najszczerzej, największą nagrodą są te na przykład brawa ludzi w trakcie seansu. A były długie. Były długie, ale też jeszcze w trakcie, bo wszyscy kibicowaliśmy Tomkowi Włosokowi, który się niesamowicie do tego przygotował. Michalina Olszańska jest po prostu to jest wielka osobowość ekranowa. Więc jak oni zatańczyli pierwszy taniec i całe kino zaczęło bić brawa, to jest super. Dokładnie na tej scenie skupiłem się też większość recenzji, więc czułem o tym wcześniej, że musi być jakiś start, żeby dostać rolę, więc też jeszcze przejdę do takiego pytania, czy kiedyś przez takie warunki zewnętrzne, coś czego nie można w sobie zmienić, nie dostał pan jakiejś roli, bo na przykład nie da się zmienić wzrostu. Był pan po prostu za wysoki na jakąś rolę? Tak, ale to się zawsze ogranicza do takich żartobliwych rozmów, z których wynika, że no wiadomo, że nie. Pamiętam, że robiłem film z Jackiem Bławutem. Jego tata w tym czasie się przygotowywał do filmu o łodzi podwodnej. To się nazywało Orzeł chyba. Był to film, który otwierał jeden z festiwali. Tak, ja pamiętam, że zadzwoniłem do Jacka. On jechał właśnie z ojcem samochodem. Byłem na głośny mówiącym i teraz mówi, no kurde, do łodzi podwodnej cię nie wcisnę. Pamiętam, że jak należąco powstawały te dwa filmy o Dywizjonie, to też było tak, no, chciałbym cię, ale wiesz, no wykluczony, co to zrobisz, wykluczony po prostu bezapelacyjnie. Więc jak najbardziej tak, no. Wszystkie rzeczy biograficzne, w których, nie wiem, ktoś jest niższy, ciężko to szukać. Pamiętam, że no, przy Bogach raczej problemu nie było, bo profesor był wysoki, a też ten rodzaj specyficznej deformacji, jasne, którą przyjąłem, on też sprzyjał, też pomagał. Rysiek był w miarę wysoki, ale to też, no, tam te minimalne rzeczy można poprawić zawsze. No właśnie, bo można, powiedział pan, że nie można szukać w jedną stronę, ale można w drugą. Można par na partnerów na przykład na planie. Tak, oczywiście. Tak, zdarzało się? Tak, na takim pudełeczku stał. Ojejku, to wie pani, może, przepraszam, to zawsze do zmęczenia. Nie, czasami tak jest, no, że nie da się inaczej, nie? Że trzeba coś podłożyć, a czasami jest tak, że ja muszę stanąć niżej i słyszałem, że kiedyś Wiktor Borowski jakąś rynnę mu wykopali, żeby tam szedł, ale to nie wiem, czy ty, na ile w tym jest. Trzeba zapytać pana Wiktora. Oczywiście, że tak jest. Zdarza się, że mój wzrost to jest takie przekleństwo dla operatorów, bo oni z kolei muszą stać na tych pudełeczkach. I są bardzo rzadko, ale są takie chwile, kiedy z powodu kadru coś mówią, Tomek, to jest rzadki moment, musisz stanąć na dziesiątce albo na piątce, nie, musimy to poprawić. Ja mówię, dobra, nie ma problemu, nie. I to jest rzadki. Ale to tak, to fakt, że ze wzrostem jest problem. Na samym początku jeszcze, jak pamiętam, że robiliśmy jeden serial, gdzie były za krótkie dekoracje, ktoś bardzo krótkie zbudował. I to był koszmar, bo bardzo często, to była nasza przestrzeń biurowa z Marysią Seweryną, albo wtedy moim szefową. I pamiętam, że musiałem przechodzić na tak zwanych kaczych nogach, bo jak stałem, to koniec dekoracji było widać. Nie? I to było takie, to jest dosyć obciążające dla nóg, dlatego że zasada jest taka, że przy kroku trzeba mieć płynność tutaj w ramionach i nie można tak podskakiwać. To nie wygląda też zbytnio naturalnie. Nie wygląda naturalnie i partnerzy bardzo mają duży problem, żeby się skupić. Nie? My jako widzowie oczywiście tej magii kina możemy się dowiedzieć tylko z takich wywiadów, dlatego też fajnie, że możemy się spotkać. W jednym właśnie z wywiadów, już tych festiwalowych, które udało mi się obejrzeć z panem, powiedział pan, że jeżeli chodzi teraz o karierę zagraniczną, fajnie gdybyśmy kibicowali teraz Marcinowi Dorocińskiemu. No pewnie, że tak. I takie padło tam zdanie, że trzeba też kibicować z jednego powodu, bo takie podbijanie świata to trochę też wykańcza psychicznie. Co to znaczy? Nie, bardziej mi chodziło o to, że to oczywiście to nie jest tak, że jakby to, co jest na zewnątrz, to jest tak jakby to, co u nas, tylko tam razy 10, razy 100, nie? To jest po prostu razy 10 milionów i każda kinematografia się rządzi innymi prawami i dobitnie się o tym przekonałem teraz we Włoszech, jak robiłem ten włoski film. Tak. I przede wszystkim jest to bardzo rozwijające, bardzo ciekawe zobaczyć, jak te struktury działają, podobne jak u nas, bo oczywiście można się szybko odnaleźć, ale to po prostu to jest specyficzne. Za każdym razem trzeba się uczyć tego świata na nowo i tak dalej.
jest też taka sytuacja, że przez wielkość budżetową na przykład tamtych rzeczy ta presja jest znacznie, znacznie większa. Okay. I człowiek, który tutaj mógł, nie wiem, ma na koncie wiele nagród i gdzieś cieszy tam się uznaniem. Tam jest narybkiem trochę? Tam jest tak, że po prostu startujesz od zera i udowadniasz swoją przydatność. Oczywiście doświadczenie przed kamerą zawsze się przybije i to czuć, nie? I to jest tak, że miałem wielką satysfakcję w tych Włoszech, nie? Że po prostu my się nie znamy, znacznie większe nazwiska ode mnie były i gdzieś aktorzy zawsze gdzieś tam mówią, dobre to było, dzięki, nie? Tu mi fajnie podegrałeś, chodź tam na kamerę. I to się tak zaczyna, nie? Więc oczywiście odwołuję się tylko i wyłącznie do swojego osobistego doświadczenia. Towarzyszyła mi w zasadzie wszędzie jakaś gigantyczna presja psychiczna, nie? I jak myślę sobie, i oczywiście to, co tam mi się udało ugrać przed pandemią, czy to, co się tam udało zrobić, to jest fajne doświadczenie i rozwijające. Potem miałem pecha przez ten okres. Te produkcje już nie wróciły, bo tam słyszałem, że ewentualnie Tesla może się skończyć jakimś serialem. Ale też pamiętam taki rodzaj ulgi psychicznej, jak sam tak stwierdziłem, kurde, nie jestem ani tu, ani tu. Aha. Tutaj filmów odmawiam, bo tam każą mi podpisać jakąś taką, że na wyłączność, a sobie tam też nie powstaje. I tak mówię, szkoda mi takiego życiowego czasu. Odpuszczam energii. Trochę, by wejść w to, znaczy, co mam. Odpuszczam pewnie. Jakby to takie nieustanne staranie właśnie. Się, bo może coś się uda. Nie? Bo jeżeli zupełnie jest inna sytuacja, jeżeli jest ten konkret. Nie? I chwilę później, jak usłyszałem o przygodach Marcina, to pomyślałem sobie, wow, nie? Kurde, Marcin, naprawdę super. I teraz nie wiem, może on ma na przykład luźno, może on ma bardzo fajnie, nie mam pojęcia, ale myślę sobie, kurde, jeżeli on jest w podobnych okolicznościach, no to życzę mu strasznie, nie wiem, siły psychicznej, zdrowia. No. Mhm. Powiedział pan o tym zagranicznym rynku, że tam trzeba jednak udowadniać swoją wartość i pokazać, że kurde, ja też potrafię, bo przecież nie wiecie, że jestem topowym aktorem w jakimś kraju. Czy taki rodzaj udowadniania ma też na swoich barkach pana córka? Obserwujemy jej starania. Wiem, że teraz trwają nagrania do nowej produkcji, tytułu zdradzać nie mogę. I czy to jest tak, że ona ma trudniej, bo po prostu musi powiedzieć, ej, nie jestem tylko córką Tomasza Kota, naprawdę umiem. No nie jestem specjalistą, to jest sytuacja, która mi się zdarza na bieżąco i staram się jakby mądrze doradzać i być. No i oczywiście bardzo im współczuję, bo to jest taka całość tego tematu. Zaczęła się od pytania, dzieci zobaczyły fragment Niani i zobaczyły tam, że jakieś inne dzieci mówią do mnie, tato. Mhm. Jak to się dzieje, że jakieś dzieci grają? Ja mówię, no są castingi, są dzieci, które, nie wiem, chodzą na różne kółka teatralne i tak dalej, a ponieważ no, w domu jestem aktorem, to jest nasza główna szyna, która nas utrzymuje, więc ja czasami jak się, oczywiście nie robię z tego zamieszania, nie było nigdy w moim domu czegoś takiego, że tatoś teraz się musi skupić, bo będzie kimś innym. Ja bardziej staram się jakoś tak wręcz nie mitologizować swojej pracy, więc zawsze mówię, idę do roboty, wracam z roboty, dobra. Mam robotę na 10 i tak dalej. Po prostu staram się, żeby było, no, robię wszystko, żeby było normalnie. No i czasami, jak jest na przykład pytanie, tata, co jest trudnego, ja mówię, no ziewanie jest trudne, nie? 6 razy pod rząd ziewnąć, to jest bardzo ciężko, bo się to automatyzuje i potem jest sztuczne, nie? Więc warto ćwiczyć takie odruchy, nie? I powtarzalność i tak dalej, nie? Bo to są istotne rzeczy. Potem na planie człowiek się nie zastanawia nad tym, czy dobrze to zrobiłem, czy nie. To są małe odruchy. Więc no, zaczęły się takie, nie ukrywam, mam w domu codziennie, czy tam, nie wiem, no... Dwie godziny szkolenia. Nie szkolenie. Ciekawość. Bardziej taki popis no, tego młodzieżowego, czy wcześniej dziecięcego aktorstwa i bardzo, mówię im, mówię, słuchajcie, tak jak są dzieci lekarze lekarzami, dzieci prawników prawnikami, tak jak na przykład, nie wiem, syn po ojcu przejmuje zakład mechaniczny i wszyscy mówią, kurde, od dziecka ogląda te śrubki, więc pewnie jest dobry, nie, no to w zasadzie wy jesteście w podobnej sytuacji. Jest pewna analogia. Będzie to tylko bardzo obciążone oskarżeniami, nie, o narkotyczne. Znaczy fajnie to przygotować po prostu dorastającego człowieka. Tak, no z drugiej strony też jest tak, że przecież nikt nie robi kariery w takiej okoliczności, że publiczność bije brawo, żeby było mu miło. Nie? To jest tak, że po prostu no, jesteś dobry, przebijasz się, prędzej czy później po prostu ten rodzic odchodzi gdzieś w cień, a ty po prostu jesteś dobry i działasz dalej. Nie? No, ja im z całego serca tego życzę. To tak, mniej więcej. O kurde, ale temat. No. Człowiek chciał zagaić tak na chwilę, tutaj wyszło pewnie najwięcej minut. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za Kuleja, pewnie premiera już za chwilę, jeżeli Państwo oglądacie ten wywiad. I pięknego czasu na festiwalu. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Wam też życzę dobrego czasu.